Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Cześć na wtorek. Nowy władca z Betlejem. Nastrój Księgi Michałesza gwałtownie zmienia się od przygnębienia do wzniosłej nadziei. Nadzieja ta jest widoczna w jednym z najsłynniejszych proroctw mesjańskich. Przeczytaj 5 rozdział, 1 wiersz. O kim jest mowa w tym wersecie i czego on uczy o tej istocie? Porównaj z Jana i Kolosem. 5 rozdział, 1 wiersz. A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze z okręgów judzkich, z ciebie mi wyjdzie ten, który będzie władcą Izraela, początki jego od prawieków, od dni zamierzchłych. I teraz porównamy to z Ewangelia Jana, 1 rozdział i 1 werset. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było ono Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. I Kolosan 16, pierwszy rozdział od 16 i 17. Ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności, wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone. On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na nim jest ugruntowane. Z niewielkiego judzkiego miasteczka będzie pochodził ktoś, kto istnieje od wieczności, a będzie władcą Izraela. Michała 5.1 to jeden z najcenniejszych wersetów biblijnych, spisanych po to, by wzmocnić nadzieję ludu Bożego, oczekującego gorliwie Mesjasza obiecanego przez proroków. Jego panowanie będzie się odznaczało siłą, sprawiedliwością i pokojem. Dawid pochodził z Betlejem, miasta nazwanego też Efratą. Wzmianka o tym miasteczku podkreśla skromne pochodzenie zarówno Dawida, jak i jego przyszłego potomka, który będzie prawdziwym pasterzem ludu Bożego. W maleńkim Betlejem prorok Samuel namościł najmłodszego syna Isajego Dawida, który został potem królem Izraela. Gdy mędrcy ze wschodu przyszli, szukając nowonarodzonego króla żydowskiego, Herod zapytał uczonych w piśmie, gdzie należy go szukać. Ci zwrócili jego uwagę na ten werset, przepowiadając, iż Mesjasz będzie pochodził właśnie z tego miasteczka. Choć trudno nam to pojąć, naszym niedoskonałym i upadłym umysłem, Jezus, narodzony w Betlejem, jest jednocześnie wiecznym Bogiem, stwórcą nieba i ziemi. Zawsze Jezus, Chrystus Pan, stanowił jedno z Ojcem. Jakkolwiek niepojęte się to wydaje, to prawda jest fundamentem chrześcijańskiej wiary. Bóg, Stwórca, wziął na siebie chrześcijaństwo, jako człowiek złożył siebie w ofierze za nasze grzechy. Rozmyślanie o tym, czego prawda ta uczy zarówno o naszej wartości, jak i o naszym znaczeniu dla wiekuistego, zmienia nas i nadaje sens naszemu życiu, podczas gdy tak wielu ludzi daremnie usiłuje znaleźć sens swojej egzystencji. Jest on jasno określony w ofierze Chrystusa, który nie tylko nadaje nam wartość, ale także daje nadzieję na lepsze życie niż to, jakie możemy wieść na tym świecie.